W niedzielę 16 lutego 2014 roku w Centrum Kultury Scena to Dziwna odbył się koncert znanego zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Gwiazda, oczywiście Nocna Zmiana Bluesa z charyzmatycznym Sławkiem Wierzcholskim, harmonikarzem. Chcę zaznaczyć, że Sławek Wierzcholski jest 32 już lata na scenie. 32 lata na scenie jako propagator bluesa również, głównie bluesa akustycznego, bluesa źródłowego. I fakt, że sprzedane zostały bilety czyściutkie, sala jest pełna po brzegi, myślę, świadczy o tym, że gnieźnianie cenią bluesa, szanują, szczególnie w tak profesjonalnym wykonaniu jak toruński zespół. Niedzielne spotkanie rozpoczął występ gnieźnieńskiej grupy z młodą wokalistką na czele Primavera. Zagrali kilka znanych coverów utrzymanych w gatunku wydarzenia. Po półgodzinnej rozgrzewce na scenie pojawił się długo wyczekiwany Sławek Wierzcholski ze stworzonym przez siebie zespołem Nocna Zmiana Bluesa. Tak naprawdę na dłuższą metę to można odnieść sukces, jeżeli gra się to, co się gra z przekonaniem, co się lubi, kocha i do czego ma się przekonanie. To myślę, że to jest najważniejsze, ale wiem, że czasy są niełatwe, nie czasem muzycy muszą grać to, na co jest popyt. No ja na szczęście mogę grać to, na co mam ochotę, czyli zespół mniej czy bardziej bluesowe utwory. W dorobku zespół posiada 20 wydanych płyt i nagrania z takimi amerykańskimi gwiazdami bluesa jak Charlie Musselwhite czy Louisiana Red. W kwietniu tego roku powinna ukazać się płyta, z tym, że firmowana tylko moim nazwiskiem, nie nazwą Nocna Zmiana Bluesa, ponieważ w nagraniach wzięli oprócz muzyków tego zespołu jeszcze inni koledzy, w sumie 25 osób, grających na instrumentach bardzo odmiennych niż te, które usłyszymy na dzisiejszym koncercie. Muzyka też będzie nieco odmienna, ale na pewno będzie to blues, chociaż będą dominować raczej saksofony i inne instrumenty dęte, a nie gitary, jak to ma miejsce w muzyce Nocnej Zmiany. Posiadają ogromne doświadczenie sceniczne, które pozwoliło im wytworzyć własny, niepowtarzalny styl, bazujący na akustycznym instrumentarium. Sekcję rytmiczną tworzą Grzegorz Minicz, bębny, Piotr Dąbrowski, akustyczna gitara basowa i Marek Dąbrowski, gitara akustyczna. Lider grupy jest autorem wszystkich utworów i kilku prawdziwych przebojów, takich jak 602, Blues mieszka w Polsce, John Lee Hooker i Chory na bluesa. Wszystkie hity mogliśmy usłyszeć podczas koncertu w Gnieźnie. Podczas utworów Prym wiódł ulubiony instrument wokalisty. Wokół bioder Wierzcholskiego mogliśmy dostrzec gruby pas, na którym znajdowały się różnego rodzaju harmoniki, które wymieniał w trakcie utworów. Zaskoczeniem dla publiczności okazała się gra bębniarza, który w pewnym momencie zamienił perkusję na tarkę do prania i łyżeczki. Ponad półtora godzinnym koncercie wokalista stwierdził, że był to najlepszy koncert grupy w tym roku, jeden z najlepszych w całej karierze. Reakcja publiczności wysuwa jeden wniosek. Gnieźnianie kochają bluesa.